Tak więc pełna wersja Mondo The Adventurer jest już ostatecznie z nami i to jest moment, aby zrobić tylko i wyłącznie jedną rzecz, czyli wyjaśnić fabułę ostatecznej pełnej wersji Amanda The Adventurer. Tak więc przed nami kompletna historia niepokojącej bajki dla dzieci, która okazała się być czymś więcej niż po prostu niepokojącą bajką dla dzieci. Przed nami historia o tajemniczych zniknięciach dzieci i dorosłych, demonach, tajemniczej sekcie okultystów i prawdopodobnie wszystkim innym, co możecie uznać za niepokojące, a wszystko to wokół bajki dla dzieci. Amanda The Adventurer, która dla wielu okazała się być nie bajką dla dzieci, a no, chorym głównym po prostu, no wiadomo. Tak więc, dzień dobry, cześć wszystkim, z tej strony Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale, w którym to wreszcie wyjaśnimy sobie całą fabułę Amanda The Adventurer, chyba w całości, tak mi się już wydaje. Tak więc jeszcze nie zaczniemy, wpadnijcie jeszcze na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu i zostawcie suba, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, no i kwika w górę oczywiście, a tymczasem nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. Tak więc na początek podsumujmy sobie wszystkie informacje co do fabuły gry, które wiemy na pewno jeszcze przed uruchomieniem jej pełnej wersji, a może być to bardzo ważne i nie jest to niemożliwe, ponieważ zrobimy to na podstawie poprzednich wersji gry, tych jeszcze demówek, można tak powiedzieć. Ponieważ wbrew pozorom zawierają one pewne informacje, które bardzo mogą się nam przydać. Tak więc mamy tutaj do czynienia z kreskówką Amanda The Adventurer, która nie jest wcale taką zwykłą kreskóweczką, ponieważ zasadniczo wszystko, co jest z nią związane, jest jakoś tam w pewnym stopniu niepokojące. Ponieważ z niewiadomych przyczyn zaprzestano emisji tej kreskówki, sama protagonistka ogląda ją przecież na kasetach, Amanda, czyli jej główna bohaterka, komunikuje się z osobą, która ogląda kreskówkę i zachodzi tutaj pewna interakcja. Amanda często wydaje się być w cudzysłowie oderwana od rzeczywistości, a jej kolega / przytupas Woolly jest to chyba jedyną logicznie myślącą osobą, czytaj zwierzęciem. Tak jest, Woolly, czyli najlepszy przyjaciel Amandy, w polskiej wersji nazwany jako Owcia. Owcia. Ponadto cała gra sugeruje, że wszystko to jest z jakiegoś powodu niepokojące, a pod koniec jednej z tak widzimy na przykład demona, który jest bardzo widocznie związany z Amandą. Zasadniczo to jest ta sama osoba, tylko że jest to Amanda w prawdziwym życiu. Z kolejnych taśm dowiadujemy się także m.in. o jakimś dziwnym miejscu w lesie, gdzie coś szczególnego jest najprawdopodobniej zakopane. Najpewniej zwłoki, a co innego? Kogo, to właśnie jeszcze nie wiemy. A ponadto dowiadujemy się o jakimś tajemniczym rytuale, czy czymś, który był właśnie w lesie odprawiony. Kolejne wersje demo nie są zbyt ważne, ponieważ nie są zbyt dobre w porównaniu do poprzednich, więc przejdźmy od razu do tej dzisiejszej pełnej wersji gry, która rozpoczyna się następującymi słowami. Riley, jeśli to czytasz, to znaczy, że już mnie nie zobaczysz, chyba że w następnym życiu. Chciałabym móc ci wszystko wytłumaczyć, ale nie wiem, ile pozostało mi czasu, a jest jeszcze całe mnóstwo rzeczy, które muszę zrobić, zanim odejdę. Piszę ten list z dwóch powodów, by się z tobą pożegnać i przekazać ci w spadku mój dom w Kensdale. Nie wiem, czy nie popełniam teraz błędu i bogowie wybaczcie mi, jeśli tak jest, ale musisz coś dla mnie zrobić. Gdy się już zadomowisz, idź na strych, poszukaj tam taśm VHS i je obejrzyj. Ostrzegam cię jednak, że gdy już to zrobisz, nie będzie odwrotu. Uważaj na siebie, skarbie, na zawsze twoja, ciocia Kate. Tak więc co mówi nam ta wiadomość? Po pierwsze, ciocia Kate najpewniej była zainteresowana wspomnianymi taśmami i obejrzała je, bądź weszła z nimi w głębszą interakcję, co sprowadziło na nią coś niedobrego. Najpewniej Ink Demona, to znaczy, nie wiem, Amanda Demona. Po pierwsze, chyba wyraźnie nie zakończyła swoich spraw, więc teraz prosi Riley, aby zrobiła to za nią, przepisując na nią dom w spadku, a jednocześnie wysyła ją na strych, tylko ponownie ostrzega ją, że nie będzie później odwrotu. Jak mnie mam przed Ink Demonem, Amanda Demonem. Tak więc Riley wybiera się na strych, odpala pierwszą kasetę i ogląda ten niewinny program dla dzieci Amanda The Adventure, gdzie Amanda wraz ze swoim dobrym ziomkiem Woollym pokazują, jak upiec ciasto. Tylko że od razu widać, że coś z tym wszystkim jest nie tak. Później Riley odpala drugą taśmę, trzecią, czwartą i tak dalej i faktycznie coraz bardziej utwierdza się w przekonaniu, że coś jest nie tak z tymi taśmami. W międzyczasie wykonuje pewne zagadki, ale raczej z lore one nie mają zbyt wiele wspólnego, bo ważne są tylko taśmy. Tak więc z tego miejsca losy Riley mogą potoczyć się w bardzo różnym kierunku. Albo obejrzy taśmy do końca, a Amanda podzieli się z nią małym sekretem, po czym będzie musiał rozwalić telewizor cegłą. Albo Amanda bardzo się zdenerwuje i faktycznie przyjdzie jej na chatę w swojej demonicznej formie i generalnie, no, będzie pograne. Albo klapa po prostu otworzy się i Riley sobie zejdzie na dół, albo tak, generalnie zakończenia nie są jakieś mega istotne, bo loru musimy doszukać się tu sami. A naprawdę jest z czego dubać i z czego składać tą historię, ponieważ poszlak jest masa
I teraz pozwólcie, że wszystko przedstawię wam w kolejności, jaka wydaje mi się być najbardziej logiczna. I myślę, że wszystko rozpocząć musimy od jednej z sekretnych taśm. W której to? Sam Colton, czyli twórca programu o Amandzie, a także w późniejszym terminie kreskówki Amanda the Adventurer, udzielił wywiadu. Sam tą taśmę przedstawiałem wam już w poprzednim filmie, więc pozwólcie, że od razu przejdę do konkretów. Tak więc Sam Colton, mieszkaniec małego miasteczka, w którym wszyscy się znają, adoptował dziewczynkę o imieniu Rebecca. Córka stała się dla niego tak gigantycznym źródłem inspiracji, że postanowił stworzyć na jej podstawie, z jej udziałem, niszowy, niskobudżetowy program edukacyjny dla dzieci, gdzie Rebecca była główną postacią. Tyle, że na ekranie była znana jako Amanda. I sam program, jak dość trudno jest uwierzyć, okazał się być wielkim sukcesem. W miasteczku absolutnie wszyscy totalnie go pokochali. I warto w tym miejscu również zwrócić uwagę na fakt, że przy produkcji tej wersji Amandy także dość mocno pomagała właśnie wspomniana wcześniej ciocia Kate. No i będzie to miało większy udział w tym wszystkim. W każdym razie w tym samym wywiadzie Sam wspomina, że Amanda the Adventurer wkrótce przeistoczy się w kreskówkę, co będzie spełnieniem jego marzeń, a pomóc w tym wszystkim najprawdopodobniej ma nic innego, albo pewna firma o nazwie żadnej innej jak Hameln. I nie, myślałem, że będzie miał to jakiś większy związek z jakąś mitologią, okultyzmem, ale raczej nie ma. Raczej do miasteczka Hameln nie ma to większego nawiązania, ale nawiązania do okultyzmu za chwilę się pojawią. W każdym razie właśnie firma Hameln umożliwiła Samowi, by jego marzenie się spełniło, a mianowicie, aby Amanda the Adventurer stało się pełnoprawną kreskówką. I tak też wkrótce później się stało, tyle że jak dowiadujemy się z jednej z kolejnych taśm, co więcej, sekretnych taśm, proces produkcji nowych odcinków Amanda the Adventurer za bardzo się Samowi nie spodobał. W poprzednim odcinku co więcej zastanawiałem się, kto może być odpowiedzialny za nagranie tej taśmy i zdaje się, że jest to nikt inny jak Kate. Znaczy był. Co więcej, w tym momencie bardzo wiele osób zwraca uwagę na pewien szczegół, a mianowicie przez słowa wypowiadane przez Rebeckę. Otóż na pierwszy rzut oka bądź ucha wypowiadane przez nią słowa nie mają większego sensu. Aczkolwiek ludzie ich wymowę porównywali do imion demonów. To jest tak sztampowe porównanie. Ale co najgorsze, niestety chyba jest w tym sporo racji, co jest giga słabe, ale no jakoś tą fabułę musieli posklejać. Wobec tego spekuluje się, że Rebecca wypowiadając słowa Ba-Yel tak naprawdę wypowiada imię demona Ba-Yel. Następnie Pai-Man brzmi trochę jak imię demona Paimon, a Balem brzmi trochę jak imię demona Balem. Zasadniczo brzmi tak samo. Generalnie po internecie lata wielu zwolenników tej teorii i no, mi to do końca do gustu nie podchodzi, bo nagle wchodzenie z niepokojącą, nawiedzoną bajką dla dzieci w jakiś mega okultyzm, tak mega głęboko z jakimiś demonami, tym, tamtym i tak dalej. No ja nie jestem do końca fanem takich rozwiązań, ale patrząc na to, co będzie działo się trochę później w tej fabule, to myślę, że niestety ma to sporo sensu i raczej kupy się to będzie trzymać. Aczkolwiek jeszcze nie przejdziemy dalej, rozbijmy sobie tą taśmę na czynniki pierwsze. Amanda wypowiada jakieś dziwne słowa, które brzmią trochę jak pradawne imiona demonów. A wszystko to, co zostało uwiecznione akurat na tej taśmie, ma miejsce w budynku Hameln, czyli firmy, z którą sam dogadał się. Najpewniej podpisali jakieś niecne umowy, które w późniejszym czasie miały zaowocować powstaniem bajki Amanda the Adventurer i tak później też się stało, tyle że Samowi do końca nie pasował taki zbieg okoliczności. Także teraz wyjdźmy trochę w przyszłość, do następnej krytej taśmy, a także do urywku pewnego artykułu, który możemy tutaj znaleźć. Obie rzeczy informują o tajemniczym zaginięciu Sama Coltona w 2000 roku. Jednakże spośród obu tych źródeł informacji chyba najważniejsze jest wydanie wiadomości, które widzimy na jednej z taśm, gdzie prezenterka mówi, że Sama Coltona nie ma już od 3 tygodni. Od 3 tygodni nikt go nie widział, od takiego czasu jest uznawany za zaginionego. A co więcej, od czasu jego zniknięcia, sam program Amanda the Adventurer przestał być tak bardzo rzeczą dla dzieci, a pojawiać zaczęły się tutaj bardziej kontrowersyjne, bądź w przyszłości niepokojące wątki. Wszystko zaczęło się dość niewinnie od po prostu odcinka, gdzie Amanda twierdzi, że mama i tata nie zawsze mają rację.
matter that has left local parents uncomfortable about the program. My kids are still really into that show, but it has changed. I mean, I walked in the other day and Amanda was talking about how mommies and daddies aren't always right. I mean, what is that? That's not something you tell impressionable kids. I had to change the channel. I just told the kids that the TV was acting up. A na czym ta cała eskalacja się zakończyła, no o tym opowiem trochę później. W każdym razie propos zaginięcia sama Coltona, co może nam to wszystko sugerować? Czyżby za jego zaginięciem stali ludzie z Hamel? Czyżby po czasie Sam stał się na tyle niewygodny i na tyle blokował realizację planów Hamel, że ci musieli go usunąć? Niestety raczej to oni stoją za jego zniknięciem, będzie go neutralizacją, nie chciałem tego mówić. W każdym wypadku od tego właśnie momentu kolejne odcinki Amanda The Adventurer stawały się coraz bardziej niepokojące. Przykładem może być odcinek Wszystko gnije, aczkolwiek tych przykładów może być jeszcze więcej. Amanda przedstawia martwego liska w lesie i później spekuluje wraz z widzami, co mogło go zabić. Na końcu nawet wypowiada zdanie, że czasem myśli, że to ona gnije i to może być dużo ważniejsze niż może wam się wydawać, więc ten fakt zapamiętajcie. Innych niepokojących taśm do końca nie ma co nawet szukać. W jednej z nich Amanda dosłownie próbuje zabić Woolly'ego, a i tak przez większość czasu zachowuje się wobec niego bardzo oschle. I tutaj do gry wchodzi kolejna w chronologii taśma, czyli ta, gdzie Rebecca znajduje się w jakimś pomieszczeniu i podpisuje jakiś dokument. Zdaje się, że jest to jedna z ważniejszych taśm. I akcja ma miejsce w 2002 roku, czyli 2 lata po zaginięciu sama Coltona. Teraz Rebecca bez swojego ojca, bez osoby, która mogłaby jej jakoś doradzić. Swoją drogą, czy to nie jest trochę naciągane, że mała dziewczynka po zaginięciu ojca, nie wiem, nie została adoptowana czy coś? Tylko dalej sobie chodzi i podpisuje jakieś cyrografy czy coś? W sensie jak najbardziej mogłoby tak być, ale chociażbyście o tym powiedzieli, czy cokolwiek. Także tak, akcja tej taśmy ma miejsce w 2002 roku, a sam Colton zaginął w marcu 2000 roku. Wobec tego z Rebecą chyba wszystko grało jeszcze 2 lata później. Do czasu aż podpisała ten tajemniczy dokument, a następnie została zabrana gdzieś, nawet nie wiem gdzie. I następna w kolejności będzie taśma, która przedstawia losy dziewczynki Lauren, która oglądała Amanda The Adventurer z niesamowitym skupieniem, dosłownie jej nie było, ona po prostu to oglądała, a później tajemniczo zniknęła. Ogólnie prawdopodobnie inne dzieci także zaczęły znikać, tylko gra ani razu tego nie mówi wprost, ale myślę, że dość mocno to sugeruje. Tak czy tak, nagle, zupełnie znikąd, gra mówi, że dzieci zaczęły znikać po obejrzeniu Amanda The Adventurer. I co mamy na to powiedzieć? Nie uważacie, że to trochę dziwne jest? Tak czy tak, teraz będzie trzeba połączyć kropki. Hamel, no nie oszukujmy się, wedle tej teorii to są pieprzeni okultyści, okej? Okultyści dają małemu dziecku, by czytało o jakichś demonach, nie wiadomo co, później sami sprawiają, że jej ojciec znika, ale wiadomo chyba w jaki sposób. Następnie przekształcają niewinną bajką dla dzieci na coś giga niepokojącego, po czym zabierają tą samą małą dziewczynkę, która wcześniej czytała imiona demonów, która podpisuje jakiś pakt, cyrograf, nie wiadomo co, a później zabierają ją gdzieś pod ziemię, aby, jak mniemam, nie wiem, zamienić ją w prawdziwego demona, którego widzieliśmy w poprzednich wersjach gry, jak i w tej wersji gry. I to jest tak, tak gówniane po prostu. Nie lubię, jak fabuła robi coś takiego. W sensie niby w jaki inny sposób to wyjaśnić, jak inaczej mieliby to pospinać. Mondar wyjaśnił fabułę i Mondar nie jest zadowolony. Tak więc teraz pozostało nam już chyba tylko skupić się na postaci Amandy i Woolly'ego. O Woolly myślę, że zrobi oddzielny film, ponieważ lata po necie taka ciekawa teoria właśnie z Woolly'im związana, która zakłada, że tak naprawdę Amanda nie jest tutaj zła. Ta, na pewno. A zły jest tak naprawdę Woolly. Ale tak jak mówię, to jest kwestia na zupełnie inny film. W każdym razie co do Amandy. Amanda to Rebecca. Nie trzeba tego nikomu tłumaczyć, każdy raczej się już tego domyślił. Aczkolwiek gra nigdy tego nie mówi wprost. Aczkolwiek sama podrzuca nam jakieś wskazówki, jakby zupełnie nikt tego nie wiedział. Tak więc kilka rzeczy. Amanda niekoniecznie musi być taka zła, aczkolwiek lata spędzone z okultystami, którzy najpewniej ją zabili i zrobili z jej demona, sprawiły, że Amanda jest teraz taka, a nie inna. Po drugie, jeżeli poszukujecie jakiegoś twardego dowodu na to, że Amanda to Rebecca, to w taśmie, która ma miejsce na farmie, kiedy tatę kury mamy nazywać kogut, a wpiszemy tam sam, bo wiecie, sam tata, Amanda dość mocno się zdenerwuje i pokaże, że istnieje tu pewien związek między nią a samem. Po drugie, bardzo ważne jest tutaj zdanie, gdzie Amanda zakłada, że ona też czasem czuje się jakby gniła. Czuje, jakby gniła. Ona czuje, że gnije. Czy postać z bajki może gnić? No, pewnie ta, ale wiecie, o co mi chodzi. I teraz dodajmy do tego jeszcze jedną rzecz, która pojawia się w, jak mniemam, good endingu,
w którym po prostu Riley przechodzi przez wszystkie taśmy, a następnie w ostatniej z nich Amandzie coś odwala i Riley musi stłuc telewizor cegłą i wtedy UPIA, good ending. W każdym razie, kiedy ta taśma dobiega końca, Amanda chce podzielić się z nią pewnym sekretem. A oto jak ten sekret brzmi. Somewhere. Jestem tam na zewnątrz. Gdzieś. No i to możemy rozumieć na dwa sposoby. Z jednej strony Amanda może być gdzieś tam pod postacią demona, którego już niejednokrotnie spotkaliśmy. Swoją drogą on tak słabo wygląda, Boże. Albo Amanda może być gdzieś tam, na zewnątrz, gdziekolwiek i gnić. Na samym początku tego filmu przypomniałem wam wydarzenia z jednej z poprzednich wersji demo gry, gdzie m.in. wybieramy się do lasu, aby odnaleźć coś, co jest tam zakopane. A co więcej, pewien slajd, jeśli tak to mogę ująć, jasno wskazuje na pewne miejsce w lesie, gdzie coś jest zakopane. Tak jest Game Theory polska wersja, moi drodzy, aczkolwiek Rebeka tak naprawdę jest martwa i jest zakopana w tym lesie. I to tam gnije. Hamel, czyli pieprzeni okultyści, wzięli Rebekę, zabili ją i przeistoczyli w którymś momencie w demona, który teraz tutaj lata i porywa dzieci. Szczerze, wydaje mi się, że to właśnie taki jest sens tej fabuły, tak już ostatecznie. Oczywiście mogę pominąć pewne rzeczy, ale zdaje się, że jest właśnie tak, jak powiedziałem. Tak naprawdę za wszystkim stoi zła korporacja Hamel, czy cokolwiek, którzy mieli przekształcić program o Amandzie, gdzie występowała Rebeka w live action, w kreskówkę, aczkolwiek ostatecznie okazali się być, no, okultystami. Najpierw zabijając Sama, czyli ojca Rebeki, a następnie kilka lat później zabijając także ją i budząc bądź przemieniając ją w demona. I dlatego wcześniej mówiłem, że nie do końca podoba mi się ta fabuła, kiedy się już 100% wyjaśni. Nie ukrywam, koncept o niepokojącym programie dla dzieci można rozwinąć na tyle różnych świetnych sposobów, że to, jak rozwinięto to w tym przypadku, trochę mnie boli tak szczerze. Jeżeli miałbym tutaj podać przykład jakiegoś tworu kultury, który rozwijałby to w spoko sposób, naprawdę, to myślę, że można tutaj wspomnieć chociażby o 1999, gdzie mieliśmy właśnie piwnicę pana Misia. Tutaj ten koncept naprawdę był spoko, był niepokojący, był tu jakiś strach i nie musiało tak bardzo zachodzić za jakiś okultyzm i nie wiadomo co. Tutaj ten koncept naprawdę nie jest zły, no podobało mi się to, ale za bardzo poszło to w stronę tego okultyzmu. Gdyby po prostu była niepokojąca bajka i po prostu wyjaśniliby nam jej historię bez wpychania do tego demona i całej sekty okultystów, myślę, że byłoby to 100 razy lepsze. A tak w ten sposób, no nie wiem, no gra jest spoko, spodziewałem się czegoś innego, ale fabularnie mogliby to poprowadzić trochę inaczej. W każdym razie, wracając, sam program Amanda The Adventurer po przemianie dziewczynki w demona stał się dużo bardziej niepokojący niż był na początku i to dlatego pojawiać zaczęły się w nim te wszystkie przerażające momenty. Prawdopodobnie, tak przynajmniej spekuluję, że później serial został zdjęty i po prostu zachowały się tylko i wyłącznie kasety, które teraz ogląda Riley, a Kate, która wcześniej wężyła w tym wszystkim, została odnaleziona przez demona Amandę i zabita. Tak jak zresztą Riley może zostać, kiedy coś zrobi nie tak. I myślę, że w tym momencie chyba to by było na tyle propos tej fabuły, aczkolwiek myślę, że może coś pominąłem i może nie rozgryzłem tutaj wszystkiego, w razie czego nagram aktualizację do tego filmu, ale zdaje się, że that's a point. Chociaż żebym się niemile nie zaskoczył. Na spokojnie, na kanale pojawią się jeszcze, myślę, że co najmniej dwa filmy za bandę. Pierwszy będzie wyjaśniał wszystkie zakończenia gry, ponieważ chciałem to zostawić w ogóle na inny raz. Jak dobrze pójdzie, myślę, że w ten weekend jeszcze go obejrzycie. Natomiast drugi film, jaki mam zaplanowany, będzie odnosił się do Woolly'ego i Amandy i tej teorii zakładającej, że tak naprawdę to Woolly jest tu zły, a Amanda jest ofiarą, ale na spokojnie, tym zajmiemy się wkrótce. Tymczasem, dzięki. No i propos pełnej wersji Amanda The Adventurer, to by było chyba wszystko. Na kanale pojawią się jeszcze może ze dwa filmy z tego, tak coś mi się widzi, może więcej, jeżeli coś pominąłem w tym filmie. Tymczasem wielkie dzięki za oglądanie, stawcie suba, także kciuk w górę pod tym filmem, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, wpadnijcie do mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu, tymczasem już będę spadał, trzymajcie się, siemano wam wszystkim, miłego ziomka, cześć!